Cześć wam czołem, moi drodzy państwo, z tej strony Hudson. Dzisiaj dalej będziemy grali w Cities in Motion 2. To będzie ostatni odcinek, w którym będzie wszystko i nie będzie nic prawdopodobnie wartościowego. Ha, ha, ha. No, jak powiedziałem, to będzie ostatni odcinek z tej gry. No w sumie to już wszystko, co miałem pokazać, już wam pokazałem, nie? No i nie mam za bardzo pomysłu na kolejne odcinki, nie? I tak to wyszło, nie? I w dzisiejszym będziemy robić wszystko. I w ostatnim odcinku tutaj się pokazała taka misja od jakiejś babki, która wyznaje kult mechanika. Że tam, żeby porobić linię, nie? I dostaniemy za to 10 tysięcy. No i już poczyniłem przygotowania, nie? Tu mamy trolejbus, autobus już zrobiłem, teraz trolejbus albo tramwaje trzeba zrobić, nie? I idziemy od trolejbusu, już mam tutaj zajezdnię przygotowaną. Specjalnie do tego kupimy sobie nowe autobusy. Nie, dobra, trolejbusy, przepraszam. Które by wziąć? Piętrowy? Nie, piętrowy trolejbus jest taki dziwny trochę. Że kupię. Nie, nie stać mi, mam tylko 8 tysięcy na koncie. A ja jeszcze muszę metro zrobić. Chyba będzie czas na kolejną pożyczkę. Dobra, to weźmiemy Pawłowa. Bo nie. No, tego. 4T. I ziutków 4. A i jeszcze. Nie, już więcej nie. Dobra, nowa linia trolejbusowa. Na numer 9. I teraz stworzymy. Tutaj ją poprowadzimy tak równolegle, bo tu miałem też braki w zasięgu. Się akurat przyda tutaj ta linia. Tutaj zrobiłem tak. Zahaczało też o tramwaj. Możliwość przesiadki musi być. Żeby nie trzeba było łazić, kurczę blade, tyle kilometrów. Tu, tak samo tu w tym miejscu. Też taki zrobiłem zawijas. Dobra, zrobione. Dobra, i teraz czas się wziąć za tramwaj. Tu mam gdzieś zajezdnię, jest. I tu będą takie krótkie jeździć. 4 takie. Nie mam pieniędzy! Szybko, tryb turbo. Dobra. Nowa linia tramwajowa. Taka krótka, żeby była. Ktoś może nią jeździć, nie? Nie to. Rozkład jazdy, tu będą małe tylko pojazdy jeździły. Tutaj też małe. Czarny ruch mały. W soboty, niedzielę i nie będzie kursować ani w nocy. Okej. Jak ten tramwaj wygląda, bo jej rzadko używam. No, to są małe. Taki nieprzygubowy. A niech jeździ. Dobra. Teraz została nam linia metra do zrobienia. Ona już jest przygotowana. Mam tu już zajezdnię i w ogóle tory też są pod spodem. O, proszę zobaczyć. To trzeba pobudować teraz stację. Stacja metra.
te trochę tańsze, budżetowe wezmę. Tak na pewno będzie tutaj stać. Tu będą na pewno stać. Będzie jedna, będzie druga. I muszę na pewno tutaj jeszcze dojść do tego budynku. Dobra, zrobię tutaj. I tu już nie będzie stacji. Tu metro. Tutaj zjeżdża pod ziemię już, gdzie pod wodę. Tak. Tutaj w pobliżu. Nie mam pieniędzy. Jeszcze muszę tabor kupić. Bo zaszalałem z tymi trolejbusami. No, zaszalałem i to nieźle. To już ich nie będę sprzedawał. O, tego przystanku są 4 linie. Tego jedna. Autobus linia 8. Proszę mi pokazać, jak on kursuje. Okej, tak kursuje. Przystanki. To jest przystanek numer... Nie widzę. 72. To jest ten. Dobra, niech tylko na to uzruszy. Tak, pauza. Przystanek 72. Poszedł. Już z tego przystanku korzystać. Od następnego kursu. Wszyscy idą na ten tramwaj wody. Dużo ich tu. Te pielgrzymki mnie rozwalają. Nie pielgrzymka. Od przystanku do przystanku. O, posiedziałem chwilę i już ma 10 tysięcy. Nice. Dobra, budujemy dalej. Metr. Mam, zrobiłem tych stacji. Nie zrobiłem tych stacji tutaj. Tryb podziemny włączyć. Stację tu. Tutaj zrobię detalsze, bo to jest chyba przemysłowa dzielnica. Przy okazji zasięg tu poprawię, bo tu miałem czerwono. Tutaj będzie wspólny. Tutaj na środku. Nie opłaca się. Dobra. Ok. Teraz tak. Nowa linia metra. Która będzie po prostu zamknięta. Ale ja ją stworzę, bo tutaj zrobimy sobie te wieloczłonowe pociągi, że tak powiem. Te, które można samemu dostosować długość. No, linia będzie krótka, to pociągów nie musi być dużo. Tego sobie zrobię najpierw. A potem będę kupował pociągi. Podobny sterowniczek i tak dalej. Dobra, jest. Dostałem 10 tysięcy. Dobra, rozkład jazdy. A, niestandardowy rozmiar pociągu. O, i tak to się tworzy. Tu mamy wagon sterowniczy, on tu musi być. Tutaj możemy sobie wybierać ilość wagonów napędowych i wagonów pasażerskich, nie? No jeden chyba wagon napędowy odpowiada za 1,5 wagonu zwykłego, nie? Czyli musiałbym zrobić coś takiego, żeby ten pociąg jeździł. Ale chyba mogę go zostawić w takiej konfiguracji, jak tu jest teraz. Ewentualnie dodam tak. 3 napędowe i 3 sterownik. Ile liczy pasażerskie? Ok.
tutaj będzie też niestandardowy. Wieczorny ruch to samo. Ok. I weekend jeszcze trzeba ustawić. I w nocy. W nocy też. Ok. I jak ja to wybrałem? Czyli muszę po 3 do każdego składu. Ok. Proszę pokazać zajezdy. Teraz kupujemy pojazdy. To są najpierw wagony sterownicze. Które by tu wziąć? Te są najmniejsze. Tutaj mamy największy, tylko że on jest słaby z komfortem. A ten jest, przybytki. EcoBoost. Madresa jest ciekawym pojazdem. Albo ten. Capital Rocket. Dobra, to kupię 4 pojazdy, 2004, 5 niech będzie, da. 5 Captor Rocket. Teraz tak, wagony napędowe. Czyli by po 3 do każdego wagonu, to będzie 3 razy 5, to jest 30, nie, 15. Dobra, jestem słaby z matematyki, możecie mi powiesić. 12 klocków i tyle samo będzie wagonów pasażerskich. Dobra. No i mam 2 pociągi w zapasie jeszcze. Dobra. Teraz szybciutko. O, i wyjechał właśnie. Tak on wygląda. Chyba teraz jeździ ilością. No jeździ sobie, nie? Dobra. Wcale nie jest w całości pod ziemią. Okej. To mamy grant ogarnięty, teraz ogarniemy sobie tutaj, jak mówiłem, też jakieś autobusy. I może jedną linię. Tą. Trolejbusową jeszcze sobie jakąś. Ja bym nawet zrobił taką, która by szła tu, na tą wyspę. Więc jak to mówimy, let's do it. To kable trolejbusa. Stąd, jest ten most. I tam do naszej tej pętli. Będzie taka tutaj jeździła. Tu bardziej by pasował tramwaj. Przez tą ulicę, ale już. Tramwaj mamy. Tędy? Tędy. Tędy. Tutaj zrobię inaczej. Wydłużę to. To jest taka fajna górka też. Kablarony. Ale ten drut się ułożył. No ładnie, okej. I przystanki teraz. Dobra, tak. O, i akurat tu jest metro jeszcze. Nice. Co ja robię? Tutaj na zjeździe z mostu. No i dalej ta linia pójdzie.
Tak, żeby to się nie pokrywało za bardzo. Jeszcze muszę wymyślić, jak to poprowadzić. W sensie te sprzecznice są jednokierunkowe, no. Weź to ogarnię później. Jak tu z zasięgiem, o. Będę wiedział, jak tutaj poprowadzić. No serio, tu jest 1, 2, 3 bloki, które nie mają zasięgu. Really? No boż. A jak postę przystanek tutaj jakiś? Nie, musiałem tutaj też przystanek. I w sumie to nie byłby taki zły pomysł. O, i zniknął trolejbus. Ale lipa. Dobra, w ten sposób. I stąd. Pojedzie tak. A tu już nie zniknął. Dziwne to czasami się układa. Dobra. Przystanki. O, niektóre bilety są zbyt tanie. Które bilety? Proszę pokazać, gdzie to jest. Finanse. Generalnie wszystkie. A tutaj przesadziłem to ostro. Tutaj też jest trochę za drogo. Dobra. Pobawiłem się z biletami. Teraz wracamy do budowy przystanków. Przystanków. Chociaż nie, przystanki już są pobudowane. Okej, okay. To jedziemy z nią. To tutaj może, mogę mieć za małe możliwości serwisowe tej zajezdni teraz. Zrobię to mnie, ale co tam. Ta linia będzie kursowała rzadziej. Jest 7 autobusów. Nie, rozkład, odstęp będzie większy. 2,30. Już tylko 6. Remba i tak muszę dokupić te 2 pojazdy. W razie W. Oj, dostałem osiągnięcie trollowanie. Za 10 linii chyba trolejbusowy. Ale troll ze mnie straszliwy. He, he, he. Dobra. Pa, pa, pa. A, tu jeszcze miałem zajezdnię przygotowaną właśnie pod budowę linii tutaj. No i w sumie teraz mogę to uczynić. Specjalnie drogę zmieniłem z jednokierunkowej. Okej. No to pierwsze co? Chyba zrobię linię, która będzie szła. Gdzieś tu do góry. Tędy i tam na naszą pętlę.
Jakoś tutaj, jak są te ulice ustawione? O, w ten sposób, dobra. Przystaneczki. Może przystanek w tym miejscu. Teraz tu. Bo nie tu przed skrzyżowanego. Wyjątkowo. Tu. O, zahaczymy o metro. Dobra. O metro zahaczyć. Coś tu nie ten tak jest. A, dobra. Te przystanki są w złym miejscu. Tu je zrobię. Może bym czasem nie zburzył drogi, bo będzie aj. Tak. Kręcimy tu. I jak to poprowadzić teraz? O, zajezdnię mam, gdzie to zajezdnie? Tutaj jest to zajezdnia. Oczywiście tu mam jednokierunkową ulicę. Zajezdnię. Musiałbym wyjechać wtedy w tą stronę. Kurka wodna. Jakiś to karkołomna ta linia będzie trochę. Tutaj. Dobra. Jakoś to będzie. Kupimy teraz autobusy. Nie to, to. Piętrusy były w zeszłym odcinku, teraz przegubowce może. Amauldy. Pomec on jubile. Ten jest brzydki, nie podoba mi się. I karosy nie. Niech będą nowa SA. A niech będą nowa. 5 nów kupię. I futury. 2. Okej, nowa linia autobusowa. Trochę dziwnie to mnie poprowadziłem. Tak coś mi się wydaje. Ale już nie chce mi się kombinować bardziej z tymi liniami. A. Jeszcze przystanek dla wysiadających. O, trafiłem z ilością autobusu. Dobra. Kupię jeszcze 102.
6 kupię. Stać mnie jeszcze. Druga linia pójdzie z góry. Ten skręcę ją. Nie wiem, jak ją zrobić. Co ja mówię. Muszę by się tą część połączyć z tą częścią. Może nigdzie tu nie mam dwukierunkowej ulicy. Tak poprzek. Dobra. Dobra, to jest zupa z bobra. Podobno. Nie wiem, nie znam się, nie jadłem zupy z bobra. Tak. I tutaj tędy. Mam dwukierunkową. Jak zrobię tu, to będzie mi brakowało zasięgu. Nie, zrobię tak i tak, dobra. I tak to będę musiał objechać później. Albo pojechać tędy i wrócić tędy. Nie, za dużo kombinowania. Ten mam bus pas i w ogóle. O, tutaj przestanę gdzieś tu. Ten przystanek będzie tu. Ten tu. Siatka na tramwaj. Ten będzie tutaj. I potem tu zrobię taką nawrotkę uliczną. Stąd skręcił się. Muszę jechać całą tą przecznicę. Nie wie. Bardziej! Muszę, żeby jechać. To nie. Inaczej. Tu pojedzie tu. Tu. Tędy wróci. Wzdłuż tramwaju, tak. No tu, tu. Teraz jeszcze tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tak, tutaj. Dwa możliwość w miarę łatwej przesiadki i skręcamy już tą. Tak. Tu i dla wysiadających tu. I czyli tak, nowa linia ma 27 już. Okej. Okay. No mi tam nie zrobiło. Jak ja to mówiłem, tędy. Nakrętka. I tu. Nakrętka? Nawrotka? Ej. Dobra. I kolejna linia działa. Można powiedzieć, że mamy sprawdzie funkcjonującą sieć komunikacyjną już w naszym kochanym mieście, nie wiem jak je nazwać. Dzielnica chyba to jest północna z tego co mi się wydaje, czy południowa. W sumie to nie wiem. Jak tam z zasięgiem właśnie stoimy? No prawie wszędzie mamy zasięg. Tutaj na pewno prawie wszędzie. A widzicie, jeszcze tutaj tramwaj mi jeden miałem zrobić. Teraz sobie przypomniałem. Tak na odchodne. I tam już będą tak większe kursować. O! Czego chcą? Halo. Dzień dobry. Bla bla bla. Domów ma emeryci. Gdzie macie dom? Tu? Nie, tutaj nie robię spadać, dziękuję. Gdzie ta zajezdnia babci? Zgubiłem. Aha, chyba ten tramwaj jednak będzie kursował jeszcze. W weekendy i w nocy. To jest głupie. Czasami. To będzie mało.
4. 187 pasażerów czeka na tramwaj, który przyjedzie dopiero rano. To jest głupie. Macie rozkład. Jezus Maria, jaki tłum. Jeszcze na ulicy stoją. Która jest... O drugiej wyjedzie dopiero. A i tam jeszcze jakiś jeszcze nie zdążył zjechać. Dobra, mniejsza z tym, robię ten tramwaj kolejny. Ten miałem kupić. Marzę te brzy dalej. Jakie mają... Są... 75%, nie, to kupię coś, co ma taki sam procent komfortu. 70... 65... Nie, chyba pójdę w te... Praktycznie w Katary. Albo w Rally Katary. 4 poproszę. I stworzę nową linię tramwajową numer 11. Nie kliknę. O, i ona będzie szła właśnie tędy tutaj. Aha, i ona też nie jest taka przesadnie długa. Jakie tutaj o. I oczywiście źle zrobiłem, bo tu mają być tylko średnie wszędzie. Weekend też średni. Nocy... Niech jeżdżą mało. Okej. Okay. Żeby to jakoś rozdzielić typami. Jak to będą się mieszać te wszystkie. TD i TP. No a... Okej. No to wszystko działa sprawnie. Zasięg prawie cały. Prawie wszędzie, no tutaj już mamy, wszędzie jest zielona, tylko jakieś gałganiątka nie mają zasięgu. No tutaj też. No z tej zajezdni jeszcze bym zrobił jedną linię, która by szła tędy, albo tutaj jakoś i by było. Plus jeszcze jakoś tutaj, która by zahaczyła. No ale to już będzie koniec tej serii w tym odcinku dzisiejszym. Jeszcze łaki ładny widoczek. Na wschód słońca nad miastem. A ja wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.